przewodniczącego struktur naszych powiatowych, pana Mielczynowskiego, Józefa, o zajęcie głosu. Dobry wieczór Państwu. Witam każdego z osobna i wszystkich razem. I cieszę się, że jesteśmy dzisiaj. Co miesięcznie się odbywa ostatni poniedziałek godziny. Także jak ktoś chce przyjść do nas, to zauważy wyraźnie, jesteśmy oznaczeni, jesteśmy widoczni. I dlaczego to mówię? Dlatego mówię, że my odbywamy dyżury. I w poniedziałek, środa, plus są dyżury specjalistów, prawników. Bo jest taki okres, że w tej chwili to trochę jest. Poseł Dziedziczek Jan za pracę na rzecz zmniejszenia kar finansowych dla Mileszna zyskał u kibiców wielkie uznanie. Jeden dzisiaj przed spotkaniem nawet mi powiedział: powiedz Jankowi, nie załatwi sobie Budinowa, to poszedł do Unibaks. Na spotkaniu. Zaczną się prace nieodwracalne przy wydobyciu. I dopiero wtedy powiedzą: ach, może rzeczywiście nie wszystko było dobrze, no ale skoro już tyle milionów złotych włożyliśmy, skoro już wszystko zniszczone, to tego nie da się cofnąć. To jest ich stary numer. I, drodzy Państwo, ja tylko to uruchomię. Ten nasz specjalistyczny sprzęt. Dostałem odpowiedź, ona dzisiaj wpłynęła do mojego biura w Lesznie z Ministerstwa Środowiska. Pan poseł Jan Dziedziczak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Ministerstwo Środowiska. Szanowny Panie Pośle, w nawiązaniu do wystąpienia z dnia 25 października w sprawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie węgla brunatnego w rejonie gmin Krobia i Miejska Górka na terenie powiatów Kostyńskiego, Wieleckiego, Województwa Wielkopolskiego załączenie przekazuje stosowne wyjaśnienie. No i krótko mówiąc, wiceminister środowiska w rządzie pana Tuska, przepraszam, że nie wstrzyma. Nie wstrzymają prac, że będą one dalej realizowane. I cóż, no my możemy to oceniać różnie. Ja celowo wysłałem pismo już bezpośrednio do ministerstwa, bo wiem, że jak idzie to przez Urząd Wojewódzki, to być może ktoś ma tutaj jakieś lokalne te. I mamy skład prawników, jest 7 osób. To są adwokaci, radcy prawni. I to są specjalne.